Wszystkie potwory budzą się, kiedy gasi światło. Gdy czytała ci mama, chyba było łatwiej zasnąć. Mnie nie wchłonęło miasto, to też byłem bohaterem i nosiłem pelerynę i cieszyłem się jak wieje. Czy to wszystko co widzimy jest prawdziwe? Może bajki, które znałaś, ktoś nam wkręcił? Może twój spokojny oddech znaczył wiele dla osoby, która troszczy się o twoje jeszcze nie zepsute nerwy? Może Szekspir dał odpowiedź nastolatkom? Nie naprawił Bukowski, jak razem piliśmy alkohol poplamione w inne strony, w których odnalazłem siebie. Poznałem tu milion kobiet, zanim straciłem nadzieję i ponownie wracasz tam, jak do zapomnianych książek. I czas nie zmienił treści, nadal kumają ci dobrze. Obok mojej szafki nocne leżą kluczyki do Porsche, a po twojej stronie łóżka leży książka małych książę. Często wracam do młodości, kiedy widzę taką radość, jakbym przywitał cię w łóżku kwiatami i czarną kawą. Chcemy tylko czuć bezpiecznie się, gdy wszyscy biją brawo i wierzyć w te opowieści, nawet jeśli są nieprawdą. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod nim spływa. Stoi, sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha pucha. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod nim spływa. Stoi, sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha pucha. Miała kilka etatów, próbowała mnie wychować, nie księżniczkę, niełatwo było jej sam. Ciężka, ogromna i pod nim spływa. Stoi, sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego i brzucha.